Bo w sumie zaczęliśmy tak y, tylko o tych dzieciach, które powiedzieliśmy o zwierzętach, y, ale to jest właśnie to, co powiedziałeś, i już się zastanawiasz, jak to połączyć, bo zwiększamy sobie szansę, że przychodzący mężczyźni podejmą te decyzje, takie jakie chcielibyśmy, żeby podjęli akurat u nas w tym miejscu. Cześć! Zapraszamy do podcastu Neuromarketing na Allegro, w którym szukamy sposobów na to, aby produkty, które sprzedajesz przez internet, znajdowały się wśród tych najchętniej wybieranych. Nazywam się Karolina Albanowska i jestem właścicielką firmy Albari Marketing, prowadzącej badania i szkolenia z zakresu neuromarketingu. A ja nazywam się Tomasz Świętoniowski i od wielu lat prowadzę szkolenia i konsultacje pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. Jestem właścicielem agencji świętoniowski.pl, która koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem sprzedaży na Allegro. Klienci odgrywają kluczową rolę w marketingu, a w tym odcinku skupimy się na tym, co neuromarketing ma do zaoferowania w tej dziedzinie. Dowiesz się fascynujących faktów o wpływie obrazów na nasze decyzje. Porozmawiamy o tym, dlaczego oczy dzieci są dla nas tak urzekające oraz jakie aspekty zdjęć kobiet mają największy wpływ na mężczyzn. Pomnimy także o strategiach dobierania reklam i obrazów z uwzględnieniem kontekstu oraz grupy docelowej. Zapraszam do odkrycia kolejnych sekretów neuromarketingu. Cześć Karolino. No, cześć Tomku. Dawno się nie widzieliśmy. Mm, no tak, ale się słyszeliśmy, więc co? Musisz mnie koniecznie widzieć? No ale jak się z kimś rozmawia, ale jak coś widzisz, to inaczej reagujesz. To, czy nie? To jakby dla mnie to ma znaczenie. No, fakt, ma znaczenie. Myślę, że też ma znaczenie, czy widzimy to na ekranie, czy, czy na żywo. Słuchaj, no, dziewczyny wolę na żywo, no ale jak nie ma już wyjścia. Jak nie ma wyjścia, no to co zostaje, nie? No tak, no lepsze to niż nic, to fakt. A powiedz mi, może w takim razie byśmy dzisiaj porozmawiali o obrazach. O obrazach, zdjęciach, nie wiem, mokapach, zdjęciach produktowych, tym, jak przedstawiać swoje produkty, może nawet usługi, ale w taki sposób, żeby to było ciekawe dla naszych klientów. Wow! To jest bardzo, bardzo obszerny temat, ale możemy spróbować zacząć od jakichś podstaw i stopniowo to kontynuować? Nie wiem, co ty na to. Nie ma sprawy. Jakby ja chętnie. Ja mam swoje własne przemyślenia. O, o! To może jak masz jakieś pomysły, to możesz się podzielić. Cóż, półnagie kobiety na Allegro nie przychodzą. Poza tym nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Jakby autentycznie nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Ale dzieci? Czemu nie dzieci? Mm, powiem Ci, że to wszystko ma znaczenie, co gdzie publikujemy. Wiesz, jeśli chodzi o moje przekonania, to faktycznie półnagie kobiety nie są dobrym rozwiązaniem, ale patrząc przez perspektywę neuromarketingu, to są pewne powiedzmy konteksty, które przyzwoliłyby na to, które mogą poprawić, nie wiem, sprzedaż po prostu dzięki temu. Czyli co, chcesz po prostu o tym porozmawiać, tak? Tak, ale jakby te dziewczyny bym sobie zostawił na później. Nie, no bo bardzo często widzę, że się wykorzystuje w reklamie dzieci. Te dzieci się przewijają i chyba nie tylko w takich produktach typowo dziecięcych, jak nie wiem, oliwka do skóry dla małych tak. bobasków, ale też tak. w różnych innych kontekstach możemy je zobaczyć i pytanie, dlaczego i jak ewentualnie możemy to wykorzystać, tą wiedzę w naszym sklepie internetowym. Wiesz co, przede wszystkim od pierwszego pytania, które trzeba sobie postawić, zacząć, jest to, kto jest naszym odbiorcą. I wizerunek dzieci jest pokazywany z kilku powodów. Pierwszy to najbardziej oczywisty, bo jest to produkt dla dzieci na przykład. Więc chcąc nie chcą te dzieci muszą być. Drugi na przykład powód jest taki, że jest to komunikat pokazujący dla kobiet, i to w pewnym sensie wpływa na nasze instynkty. Nawet jeżeli jest kobieta wyzwolona, która nie chce mieć dzieci, to i tak jakieś tam pokłady instynktu w niej są, więc to też na nią działa podświadomie, nawet jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy, że to przyciąga jej mhm. uwagę i zatrzymuje. A. Trzecia rzecz, która ogólnie też przyciąga, jest to, że dzieci są w sobie słodkie. Dlaczego? Bo ich proporcja twarzy jest zupełnie inna jak u dorosłych. Nie wiem, czy wiedziałeś, że oczy zawsze są jakby takiej samej wielkości. I nawet jak my rośniemy, to oczy zostają tej samej wielkości, a nasza twarz się zmienia. I dlatego dzieci są takie słodkie, bo. Jakby stosunek wielkości oczu do całej twarzy jest duże. i to jest takie pociągające dla nas, to wygląda tak bardzo atrakcyjnie i to, to jest takie, kojarzy nam się z taką słodyczą, z przyjemnością, znaczy z przyjemnością, żeby teraz to nie wyszło jakby odwrotny kontekst. Chodzi o to, że po prostu patrzy, patrząc na taką proporcję, jest to dla nas miłe dla oka. Mhm. Nawet przykład, jak masz jakieś rysunki mangi, to one też mają wielkie oczy, tak? No bo chcąc, nie chcąc, to dodaje takiego uroku. Nie o mandze pomyślałem, ale o tych słodkich obrazkach kotków, które też mają wielkie oczy. Nie? I... Też, tak, tak. To w sumie bardzo trzeba zwrócić uwagę też na te źrenice, tak? U tych kotków, jak na przykład jest kotek ze szreka, mm -hmm. tak? No to jest on, im, im większe źrenice ma, tym wydaje się bardziej słodki, taki, taki słodziaczek po prostu, tak? No, nieraz widzimy właśnie takie scedy, tak jak było w szreku, że kiedy nas o coś prosił albo chciał po prostu ugiąć nas, to właśnie robił takie słodkie oczka, tak zwane maślane, i to właśnie miało na celu takie przekonanie nas, że takie o, uroczo, no dobrze, to się zgodzimy, tak? Dobrze, to mam pomysł na nowy temat, tam szrek, a sprzedaż w e-commerce. I, I zrobimy... Kot ze szreka, a tak, sprzedaż w e-commerce. Tak, zróbmy kota ze szreka. Ale powiedz mi, no bo dzieci rozumiem, że mamy, i to chyba nie tylko kobiety. Ale w ja... sumie, czekaj, przerwę ci, bo tutaj no. a propos dzieci, to też podobny efekt robią właśnie zwierzęta. Tak, że, czemu na przykład w, w internecie lubimy oglądać śmieszne kotki czy pieski. Tu też trzeba wziąć pod uwagę to, że są mhm. tak zwane dwie grupy, kociarzy i psiarzy, tak? więc jeżeli ktoś nie lubi kotów, to zrobi to ef odwrotny efekt, ale jeżeli ktoś kocha koty, to po prostu przyciągnie uwagę tak jak, podobnie jak dziecko. To już mi się to podoba, bo teraz mamy. No zwiększy nam się wybór. Mamy i dzieci do użycia w reklamie, i, i, i małe słodkie zwierzątka, prawda? Tak. Tylko tu, tu już jest kłopot, bo rzeczywiście dajemy słodkiego pieska, trafi na kociarza i nie zadziała, nie? Mhm. Więc tutaj to musi być przemyślane, albo robimy. Dzieci są neutralne. Tak, wybieramy dzieci, a nie koty, ani psy. Ale dobra, to, to mam pytanie takie do ciebie. Chcę wykorzystać te dzieci w reklamie. Wykorzystać brzuch. Ale... Strasznie to zabrzmiało. Jestem, nie wiem o co chodzi. Jestem przedsiębiorcą, ja wiem, czy ty masz jakieś tam zasady dla mnie, pieniądze się, się liczą. Jest... Matko, nie, to chyba wytniemy. Słuchaj, musi się zgadzać. Jakby. Rachunek mhm. nasz wyników musi się zgadzać. I teraz nie jestem pewien, no bo te dzieci przecież też nie pasują do każdego kontekstu. Mamy, nie wiem, worki na śmieci. Przysłu już dobra, ostatni raz mówię o workach na śmieci, ale mamy te worki na śmieci. I nie bardzo widzę jakby szansy połączenia tych worków na śmieci z jakimkolwiek zwierzątkiem, psem albo chociaż psem już połączyłem w głowie, ale z dzieckiem. Mm -hmm. Teraz tutaj Tomek, y przejdę do słuchaj, y cofnę cię trochę. Mm -hmm. Omówmy sobie może najpierw, jakie rodzaje obrazów przyciąga, jaką grupę odbiorców mhm. i do jakiego kontekstu pasuje, a potem zaczniemy się zastanawiać, w jakich typu produktach, w jakich y, sprzedażach możemy to wykorzystać, żeby przyciągnęło uwagę. Ok? Słodko. Bo w sumie zaczęliśmy tak y, tylko o tych dzieciach, które powiedzieliśmy o zwierzętach. Y, ale to jest właśnie to, co powiedziałeś i już się zastanawiasz, jak to połączyć, bo mhm. przede wszystkim ten obraz musi pasować do kontekstu, a nie tylko dlatego, że wiemy, że, nie wiem, kobiety zwracają uwagę mhm. na dzieci, najprawdopodobniej to kobiety wynoszą śmieci bądź kupują worki na śmieci, to wrzucimy zdjęcie dziecka przy tych workach na śmieci. No nie, bądźmy też, słuchaj, ludźmi i nie stosujmy wszystkiego tylko i wyłącznie, bo jakieś badanie to udowodniło, że przyciąga wzrok, więc musi to pasować też do kontekstu. Słuchaj, we wszystkich rodzinach, które znam, to faceci wynoszą śmieci, jakby ja nie znam żadnego o... domu, gdzie kobiety wynoszą śmieci. Zapraszam do mnie, chociaż, chociaż, ci powiem, chociaż ci powiem, że w ostatnim czasie to tata wynosi śmieci i widzę, że jest z tego powodu bardzo niezadowolony, ale Mogę mu to powiedzieć, że słuchaj, właśnie się dowiedziałam, że w każdym normalnym polskim domu to mężczyzna wynosi śmieci, Oczywiście, więc tak. teraz się wpisujesz. Oczywiście, tak. U nas w domu to jestem ja, albo jest mój syn. No dobra, żona też czasami, jakby zdarza się, jakby, ale w głowie to mam, że to jest po mojej stronie obowiązek. Wszystko inne po no stronie super. mojej żony, ale śmieci to, śmieci to ja bo wiesz idąc idąc tym samym tropem moglibyśmy <laughs> teraz porównać y że jest zdjęcie kobiety, gdzie ona jest na przykład publikowana wszędzie, w jakichś męskich komunikatach, mhm. bo jest prawdopodobieństwo, że mężczyzna na to zwróci uwagę. Ale nie, no, bo mi się od razu jak słyszę pomysł, znaczy pomysł, że nie wiem zdjęcia małych, słodkich bobasków przyciągają wzrok, to od razu mi się uruchamia taki, takie myślenie, żeby pójść w kierunku mhm. dobra, to jak mogę to wykorzystać w, u siebie? I pierwsza taka myśl, którą wypowiedziałam, dobra, do worków na śmieci to się nie nadaje, i do mnóstwa innych branż też się te dzieci nie nadają, ale później zapala mi się taka lampka, gdzie odnajduję, ok kurczę, a jednak jak dobrze pokombinuję, to to się nada. To, jest, to, to się da wykorzystać. Oczywiście w pewnym konkretnym kontekście wykorzystania tego zdjęcia słodkiego bobaska i worków na śmieci. Bo popatrzcie. Właśnie, w kontekście i myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, że zawsze tak naprawdę, bez względu na to, jaką strategię chcemy neuromarketingową wykorzystać, w pierwszej kolejności musimy zacząć od podstaw, czyli to przede wszystkim, y, jaką, co my sprzedajemy, y, jaką mamy markę, jaki mamy, jakie mamy komunikaty, i co najważniejsze, kto jest naszą grupą odbiorców, bo jest bardzo dużo, dużo strategii, które można zastosować. No, wszędzie, na upartego, jakbyś chciał pokombinować, to wciśniesz jakoś te zdjęcia dzieci, kobiet, czy tam kotków, piesków do mhm. tych worków. Ale najważniejsze jest to, żeby to było jak najbardziej spójne z naszymi odbiorcami. I nawet, bo miałam taką sytuację, że rozmawiałam kiedyś z osobą, która jest właścicielem marketu. I mieliśmy takie, Powiedzmy, dyskusję na temat, no dobrze, jak mam ustalić grupę moich odbiorców, skoro dla mnie każdy jest odbiorcą, prawda? No bo do marketu wchodzi każdy. Uh -huh. I tutaj rozmawialiśmy na ten temat, że okej, okay, do marketu wchodzi każdy, ale nie każdy interesuje się określonymi produktami. Więc tutaj można już zrobić określone komunikaty przy odpowiednich kategoriach produktów, gdzie docelowo tą. Tym, tą kategorią jest jakaś osoba zainteresowana. No bo, mimo iż jest market i jest tam wszystko, to nie każdy wchodzi na dział z pieluchami, prawda? Zgadza się. Więc to już można wykorzystać określony kontekst, gdzie tutaj jest określona grupa odbiorców. Jeżeli na przykład jest chleb, no dobrze, no każdy może jeść ten chleb, tak, ale już jesteśmy w stanie jakoś określić, że. Kto może kupować ten chleb? Już wiemy na pewno, że osoby bezglutenowe nie kupią tego chleba, że są, wiesz, są różne, powiedzmy, kategorie Aha. produktów, gdzie jesteśmy z góry w stanie określić, kto to kupuje. I nawet jeżeli market ma wszystko, to przy odpowiednich, powiedzmy, boksach są określone kategorie. I tak samo tutaj, teoretycznie Allegro ma wszystko, tak? Możesz mieć sklep wielobranżowy, gdzie masz wszystko, ale są określone kategorie produktów, gdzie jesteśmy w stanie określić, kto to prawdopodobnie kupi. Tak? I to jest bardzo ważne, żeby zanim wybierzemy jakąś strategię czy określony obraz, gdzie stwierdzimy: O, dobra, dzieci przyciągają wzrok, to jakoś spróbujemy tego niemowlaka wkleić. To powinno pasować do kontekstu i powinno pasować do naszej grupy odbiorców. No dobrze, ale czy to nie jest trochę tak, że jeżeli tylko wiem, że coś działa i odpowiednio pokombinuję, to znajdę i odbiorców, i odpowiedni kontekst, gdzie te dzieciaki rzeczywiście pasują? Dam ci przykład, o ile mogę. Mm -hmm. Teraz sobie, jak myślę o tych dzieciach, i one tak słabo pasują w ogóle do worków na śmieci, chyba że na przykład. No, bo słabo. <laughs> Przepraszam, teraz będzie czarny humor. Wyobraziłam sobie bardzo taką reklamę kontrowersyjną. Słuchaj, worek na śmieci, a w nim dziecko i z takimi wyciętymi dziurkami i tekst, że nasze worki mogą się sprawdzić również jako <laughs> kostium na Halloween. <laughs> Gdzieś widziałam takie reklamy. Teraz mówię całkiem poważnie, jakby czyli ludzi ubrany, ubranych w worki na śmieci? Proszę nie stosujcie tego, przepraszam za to po prostu, ale przyszło mi to na myśl. Jak powiedziałeś, worki i dzieci. Myślę, że Chat GPT byłby w stanie coś takiego napisać. Można zrobić przerobić duży worek na śmieci, na przykład na palerynę przeciwdeszczową. To, to, to jest możliwe, o ile macie coś takiego w domu? Natomiast trochę w innym kontekście, inny miałem pomysł, jeśli chodzi o skojarzenia, tak żeby to dziecko, zwłaszcza taki mały, bobasek miał sens. Jeżeli mamy worki ekologiczne albo worki kompostowalne, takie, które nie szkodzą środowisku, to wydaje mi się, że takie zdjęcie takiego słodziaczka, który jest mhm. malutki, jak gdyby on będzie dorastał w otoczeniu, które my dorośli tworzymy teraz, to kontekst worka ekologicznego, który nie szkodzi albo nie tak bardzo szkodzi środowisku, jak inne takie typowe worki foliowe, tutaj mógłby. Się sprawdzić. Słuchaj, jeszcze bardzo ważną rzecz podkreślę. To, że dziecko bądź niemowlak przyciąga wzrok, nie znaczy, że musi być tylko sam niemowlak, bo może być przedstawiona po prostu mama z tym dzieckiem albo rodzinka z tym mhm. dzieckiem, tak? Więc to nie musi być tylko i wyłącznie, że tak powiem, wklejony, wycięty niemowlak i produkt, tylko to dziecko może być w formie. Tła, że ono jest w tym tle, ale nie jest ono samo, tak? Możemy na przykład tutaj zrobić, jeżeli już mówimy o tym produkcie, chociaż chciałam omówić to na końcu, ale dobra, już mówmy teraz. Można zrobić to w ten sposób, że tak jak powiedziałeś, to ekologiczne, że gdzieś w tle jest po prostu ta rodzinka i oni trzymają na rękach to dziecko, tak? I jest to dziecko w jakiś sposób pokazane, że widać. Po prostu wyraźnie, że jest to niemowlę, tak? To nie musi być samo niemowlę wklejone, że tak powiem, w pańcie. Bo już sobie tak wyobraziłam po prostu, wiesz, worek na śmieci, a obok Bobas, bo są też takie reklamy. Niestety to się nadal dzieje, że są wycięte jakieś mhm. kompletnie niezwiązane ze sobą obrazki i, i są wklejone. No dobrze, ale jakby to, co powiedziałaś, trochę poszerza ten kontekst, który wymyśliłem tutaj. Czyli mamy, mamy z pewnego badania, wynika nam, że te dzieciaki przyciągają wzrok, i zanim odrzucamy, tak mi się wydaje, odrzucamy ten pomysł, że jednak te dzieci nie pasują do mojego produktu, to wydaje mhm. mi się, jakby spróbujmy znaleźć kontekst, w którym to pasuje jednak. Nie? I dopiero jakby po mhm. takiej analizie nie pasuje, to, to odrzucamy. No okej, okay, myślę, że warto. Jeżeli nasi odbiorcy mają czas, żeby analizować tak każdy produkt, to byłoby super. Więc teraz my mamy na to czas, żeby właśnie dopasować to, to pod Twoje produkty. Być może pomyślałam sobie już o różnych produktach, które mogą być problematyczne bardzo. Ale warto spróbować. Mhm. Na przykład. Znaczy, pomyślałam, to już pozdrawiamy naszych słuchaczy. Jeden z naszych odbiorców ma produkty, które są gadżetami wędkarskimi. Mhm. I tutaj jest duże wyzwanie, żeby umieścić też samo takie dziecko. Tutaj też jedynym takim sposobem na to byłoby na przykład przedstawienie rodzinki, która razem, że tak powiem, chiluje nad rybkami. I nie wiem, mama tutaj zajmuje się tym dzieckiem, a na przykład tatałowi ryby. To mogłoby pasować, ale samo takie wklejenie, zdjęcie uh -huh. dziecka do gadżetów wędkarskich. No, kompletnie nie daje tego kontekstu. Ale popatrz, jakby Karolina, ryby. Tu pasuje słodki kotek, który chce pożreć te ryby, które właśnie, <noise> ktoś, które właśnie ktoś wyłowił. Jak dzieciaki, jakby wyrzucamy, dajemy słodkie kotki. Znaczy słodkie, drapieżne kotki, nie? No, bo one właśnie chcą się rzucić na tą rybkę i ją zjeść. Ta ryba jest taka fajna, a tą rybę złowiliśmy dzięki właśnie tym gadżetom wędkarskim. Patryk, pozdrowienia dla Ciebie. <noise> Dokładnie. No dobra, to mamy dzieci, mamy mamy trzymające dzieci. Czy o czymś jeszcze mówimy? Czy już wyczerpaliśmy temat obrazów? Słuchaj, porozmawiajmy po kolei, tak? Czyli mamy już omówione dzieci, bardzo tak, powiedzmy, w sposób mm -hmm. rozproszony. Mam nadzieję, że nas rozumiecie. W razie czego po prostu poprawimy to w następnym odcinku, dogramy o co dokładnie chodziło. Czyli bardzo. Króciutko podsumowując. Zdjęcie dzieci, tak już wspomniałam, przyciąga ze względu na to, że one są słodkie. Dla kobiet jest to pociągające ze względu na instynkt macierzyński, nawet jeżeli myślimy, że nie mamy ze względu na nasze przekonania, on w nas i tak gdzieś zgłębiony jest i podświadomie na nas to działa. Ale też na mężczyzn działa w taki sposób, bo wbrew pozorom, mężczyźni też lubią dzieci. Może nie każdy twierdzi, że lubi, ale chcąc nie chcąc gdzieś to też pobudza w nas tą taką słodkość, ten taki właśnie urok. Tak, te kotki z tymi dużymi oczami. Tak? Więc tutaj przede wszystkim pociągające są oczy tych dzieci proporcja do twarzy. Druga rzecz. Inny teraz rodzaj, powiedzmy, obrazku, żeby przejść do następnego punktu, mhm. tak? Wspomnieliśmy już y, o tych kobietach. Więc y, myślę, że też warto wziąć pod uwagę, y, jakie to mają być zdjęcia tych kobiet. Y, A właśnie przepraszam, pasują? mogę ci przerwać? Mhm. Bo przeczytałam niedawno, że jeżeli dajemy zdjęcia kobiet, i powiększymy pewną część ciała u takiej dziewczyny, no jakby to lepiej działa na mężczyzn. Nie wiem, czy znasz hmm. te badania. A jaką część ciała masz na myśli? Oczywiście oczy, prawda? E, tak, tak, tak. E, I myślę, że wszyscy słuchacze też dokładnie o tym pomyśleli. E, jeżeli na zdjęciu jest dziewczyna i ma Powiększone źrenice, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to yy, działa to bardzo mocno na facetów. Na kobietę okazuje się, że nie, ale na facetów tak, i są jakby skłonni. Czyli jakby wpływamy na to, żeby podejmowali wtedy trochę mniej rozsądne decyzje. Tak, ale wiesz co, jeśli chodzi o te źrenice, to jest też podobny efekt co mówiliśmy z tym kotem, tak, że są te oczy takie słodkie, kiedy są zwiększone uh -huh. źrenice. To podświadomie na nas działa dlatego, że kiedy my na coś patrzymy i nam się coś podoba, to te źrenice są zwiększone i Nasz mózg o tym wie. To jest tak zakorzenione instynktownie taki bodziec, wiesz. Kiedyś nie było może języka mówionego i to był jakiś bodziec charakterystyczny. I myślę, że dlatego na mężczyzn to działa, ponieważ daje im taki podświadomy komunikat, że. Wygląda, jakby ta kobieta była mną zainteresowana, więc daje mi to pewne poczucie męskości. Yy, I nawet jeżeli oni nie. Teraz proszę tutaj, panie, nie bądźcie teraz zazdrosne o panie z plakatów, bo mają powiększone źrenice, Chodzi po prostu o to, że nawet jeżeli oni sobie z tego nie zdają sprawy, nawet mogą po prostu spojrzeć na to, oni robią to nie. Oni robią to podświadomie, oni podświadomie czują, że im się coś podoba, nawet nie wiedzą dlaczego. Może po prostu stwierdzą, że jest ładnie, estetycznie przygotowany plakat, chociaż tak naprawdę nie wiedzą czemu. To ja chciałbym to takie ostrzeżenie do panów przekazać, bo znalazłem opis takiego badania, z którego wynikało, że duży bank gdzieś chyba w południowej Afryce testował różnego typu komunikaty dla klientów i okazało się, że jeżeli oferta z kredytem do tej oferty było dołączona miniaturka zdjęcie dziewczyny. To działa to na mężczyzn dokładnie tak samo, jak obniżenie oprocentowania o prawie 5 punktów procentowych. Czyli jakby olbrzymie to ma znaczenie. A czemu ostrzeżenie dla panów? Bo jak widzicie zdjęcie dziewczyny gdziekolwiek przy jakiejkolwiek ofercie, jakby trzy razy przemyślcie, czy wasze decyzje są rozsądne wtedy. Ja tutaj do ziarnka. okazuje się, jeżeli możecie zwrócić uwagę, bo ja przyuważyłam kiedyś to, że. Mhm. Na każdej ulotce jakiegokolwiek banku, z którym ja się spotkam, być może nie przeanalizowałam jeszcze wszystkich, ale te, z którymi się spotkałam, to są duże banki. Na każdych ulotkach właśnie były zdjęcia kobiet. Ładnie ubranych um, biznesowo, mhm. ale kobiet, nie mężczyzn. Tak, bo z tego badania, które czytałam, wynika, że dla kobiet to ma jakby drugorzędne znaczenie. Znaczy, nie, nie ma negatywnego znaczenia, natomiast jeżeli mhm. wysyłamy losowo albo do dużej grupy ludzi ulotki z ofertami, albo jesteśmy w banku, gdzie te zdjęcia się pojawiają, to wiemy, że nasze klientki nie zwrócą na to uwagi, ale zwiększamy sobie szansę, że przychodzący mężczyźni podejmą te decyzje takie, jakie chcielibyśmy, żeby podjęli akurat u nas w tym miejscu. Tak, a nie ukrywajmy, że dla banków, jednak nadal większą grupą odbiorców są mężczyźni, ponieważ w większości przypadków to jednak oni podejmują większe zobowiązania finansowe. Hmm, trzeba by zerknąć na aktualne statystyki. Wydaje mhm. mi się, że to mogłoby się zmieniać. Jeżeli tak, mhm. oczywiście ta proporcja się jakby zmienia wraz z jakby ze zmianą podejścia naszej cywilizacji. Jednak mimo to, biorąc pod uwagę cały kształt. Proporcjonalnie i tak większość jest mężczyzn, chociażby ze względu na to, że w pewnych innych krajach kulturowo nadal te decyzje podejmują głównie mężczyźni. Więc statystyki takie ogólne i tak ci pokażą, że to mężczyźni podejmują te decyzje. Droga Słuchaczko, jeżeli dysponujesz aktualnymi wynikami jakichś badań, statystyk a propos tego, jak to wygląda w Polsce, wbijaj na naszą grupę na Facebooku i wrzuć tam posta, jak to teraz wygląda, będziemy przynajmniej na bieżąco. O, dokładnie. Słuchaj, to mam jeszcze jeden temat, trochę kontrowersyjny, ale mnie interesują jakby, bo ten bank, o którym mówiłam o tych ulotkach, no to tam są bardzo przyzwoite dziewczyny występujące. Oczywiście. Nie? Tak. tak, jak powiedziałam, A... ubrane biznesowo, w jakiejś białej koszuli. Tak, tak mhm. jest. Ale są też zdjęcia takie trochę mniej przyzwoite kobiet. E, mhm. I one też mają jakiś wpływ. Ale w banku? Nie no, żartuję. Nie, właśnie, właśnie nie w banku. I teraz tak. Wydaje mi się, że tak jak ja jakby rozmawiam i z klientami, ale też rozmawiam z ludźmi, którzy zawodowo zajmują się marketingiem. Jest mm -hmm. pewne i wśród samych marketingowców jest pewne zmęczenie tymi półrozebranymi dziewczętami, <laughs> ale też wśród klientów jest pewne zmęczenie. Co więcej, przyznawam się, że kiedyś testowałem to na Allegro i to był produkt, który według mnie w większości Panowalcie? przypadków nie. To było bardzo, ale to ba już, już powiem, to było bardzo, ale to bardzo przyzwoite. To był produkt, który według mnie w większości przypadków kupują mężczyźni. Rozmawiałem z klientem. Rzeczywiście większość transakcji to była płeć mm -hmm. męska albo kobiety. Co to był za produkt? To są ostre sosy paprykowe. Okay. Takie, takie, od, od takich ostrych, do takich, że ktoś je łyżeczkę i umiera później przez trzy dni. Mm. Muszę się bardzo powstrzymać od śmiechu, bo już sobie wyobraziłam tą grafikę. Ostry sos i ostro rozebrana pani. Nie, nie. Jakby poczekaj, to co ja robię, to jest bardzo przyzwoite. Zresztą w kontekście jeszcze jeszcze Dzisiaj odcinek. O. W kontekście serwisów Allegro, tam w życiu bym nie puścił żadnych nieprzyzwoitych zdjęć. Więc jak tylko mi dasz dojść do słowa, to będę kontynuować. Dobrze, słucham. Słucham, I, teraz, I teraz tak, wyobraz, jakby puściłem dwa takie koncepty reklamowe zrobiłem. I teraz ja nie jestem grafikiem, ale w Canve się posługuje całkiem nieźle tam, tam są fajne szablony, które mo, y, możecie y, wykorzystać, mm. można wykorzystać. I teraz tak, jeden szablon zrobiłem oparty wyłącznie o y, Pewne plamy, jakby papryki czerwone, więc były czerwone plamy, białe plamy, nazwa sosu, słoiczek tego sosu i to, było, to była jedna rzecz. Marka oczywiście firmy tam była wymieniona. A druga, drugi koncept reklamowy puściłem z ładną, taką bardzo ładną modelką, która trzymała tą papryczkę w ustach, ale nie w jakiś nieprzyzwoity sposób, mm -hmm. tylko po prostu ona trzymała ją, ją w ustach okay. i to było. W miarę przyzwoite. Jest takie popularne zdjęcie w kanwie, więc chyba wiem. Takie ciemne tło, czerwona fabryka. Zdjęcie nie było z kanwy, zdjęcie było kupione w serwisie Aha. i to, było okay, takie, to była okay. mega profeska. I to, to nie, nie, że pani coś sobie wkłada do buzi, co mogłoby Dobrze. być znaczne, ale pani jakby w fajny, okay. fajne, po prostu fajne po prostu zdjęcie. Zajadające tak, ale się jej. Ale oczywiście bardzo, bardzo ładna modelka, Czyli? młoda dziewczyna. I co się okazało? Okazało się, że ta kreacja z plamami tylko kolorowymi ściąga klientów, jest tam sprzedaż, natomiast tam, gdzie była ta ładna modelka, to prawie tam się nic nie dzieje, przepalamy środki, nikt tego nie kupuje. Ja, ja, ja lubię sprawdzać. Ja nie, nie chcę, żeby ktoś mi powiedział, że dziewczyny mhm. tam y, ładne i tak dalej w reklamie się nie sprawdzają. Sprawdzam to, więc w tym przypadku to się nie sprawdziło. Sprawdziło się taka zwykła, normalna grafika. I tutaj mam takie podejrzenie, że te ładne dziewczęta, my jesteśmy, mamy tak dużo tej nagości naokoło nas, że zaczyna nas to odrzucać. To jakby za dużo dla nas, jakby szukamy czegoś neutralnego. Myślę, że jednym z takich problemów, który często pojawia się w marketingu, jest to, że jest rzucone jakieś odkrycie. To i to się sprawdza. I masowo wszędzie jest to wciskane. Jak jest to masowo wciskane, my zaczynamy być na to wyczuleni i nas to odpycha. I jednym z takich przykładów tego, gdzie wszędzie możemy zobaczyć właśnie takie skąpo ubrane panie, są to różnego rodzaju plakaty z takimi rzeczami jak mechanicy, budowlańcy, jakieś kotły, coś, co jest produkt typowo który ma przyciągnąć typowo uwagę mężczyzn. Myślę, że to też nie jest nowość, że gdziekolwiek w większości przypadków, jeżeli są takie osoby, które tego nie robią, to z góry ich przepraszam, że w większości przypadków jak pójdziemy na jakiś warsztat samochodów, tam są plakaty właśnie ze skąpo ubranymi paniami, bądź nieubranymi paniami, żeby to bardzo profesjonalnie określić. I to już jest taki trochę przesyt. Dodatkowo nawet sam fakt, że te grafiki są wykonane tak jak właśnie się śmiałam, Aha. tak wklejona, wycięta pani w pańcie w ogóle wyrwana z kontekstu, to się wydaje śmieszne, mimo to nadal to przyciąga. I myślę, że to jest też taki trochę problem, że no to już się powoli robi trochę niesmaczne, jeżeli to jest całkowicie właśnie tak przesadnie. Ty z tego, co mówisz. To ta pani nie była y, naga, czy tam mhm. skąpo ubrana. Po prostu to była modelka, która jada tą papryczkę. Powiem ci, że musiałabym zobaczyć tą ofertę z ciekawości, y, czy mogło tam coś innego mhm. być, y, co powodowało, że nie przyciągał uwagi. Albo może po prostu ta grafika w, wcześniejsza była tak dobrze zrobiona, ta z, y, z tymi plamami, że ona sama w sobie po prostu, y, wiesz, mogło to pobudzić zupełnie mhm. inne rzeczy. Na chociażby ze względu na to, jest kilka opcji, dlaczego mogło to nie zadziałać. Mogło to na przykład nie zadziałać dlatego, że yy, dziwnie by to wyglądało, gdybyś dodał zdjęcie, że mężczyzna zajada się tym, tą papryczką chili, bo to byłoby bardzo dziwne zdjęcie, ale jednak w większości przypadków to... Mężczyźni ten sos testowali, tak? Może bardziej właśnie dla nich było przyciągające to, że oni sobie wyobrazili już konsystencję tego sosu musiałabym zobaczyć te dwie grafiki, żeby móc faktycznie zwrócić uwagę, co tam było nie tak. Druga rzecz mogła być też taka, że nie wiem, może algorytm Allegro też ma jakieś e, obniżane, e, nie wiem, pozycjonowanie w związku z różnymi hmm? nie wiem, obrazami, tak? Bo może wychwyciło, że to jest obraz jakiś tam kupiony, komercyjny i tak dalej. Nie mam pojęcia. jakby. Okej, okay, to mam no? taką propozycję. Bo... Y Większość jakby takich podstaw, ja wiem, że tak by tak przeskakujemy trochę po, wierzchu, po wierzchołku tego tematu, jakby tylko po takich hmm. głównych tematach, ale to może zróbmy tak: taką mam propozycję. Prześlę ci te zdjęcia. Wrócimy do tego okay. w następnym odcinku, bo jeszcze mam jeden temat. O. Skąd wydaje mi się, że też jest taki do, do obgadania: to jest, bo mówimy o, trochę o ogólnych rzeczach, a ja chciałbym przejść na Allegro. Jakby chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czymś, co tam jest, jest według mnie najważniejsze: o miniaturce, o jakby o czymś, co widać od razu, jak ktoś wchodzi do serwisu. No właśnie. Nie? miniaturka to jest to mhm. najważniejsze zdjęcie z całej oferty, bo ona jakby ma, ma przyciągnąć, to może zróbmy tak prześlę Ci te moje kreacje, super bo, bo moje, chociaż nie jestem grafikiem jakby mówię to <laughs> oczywiście z przymrużeniem oczu i z takim podtekstem mhm. że to jest trochę żart ale one jakby działają. Jak działają, no to są pewnie wystarczająco dobre, żeby coś takiego zrobić. Jakby to wrócimy do tego tematu na początku następnego odcinka, gdzie omówimy sobie właśnie miniaturkę. Chyba, że jeszcze teraz chciałabyś coś dodać, co uważasz, że jakby zamknie nam ten temat grafik, zdjęć. Hmm. Myślę, że tak. Jest jeszcze taka rzecz, która ma wpływ na to. Jak możemy w ogóle postrzegać, jeśli chodzi, w sumie, jeśli chodzi o te zdjęcia, tak naprawdę jest pewien punkt wspólny. Nie wiem, czy zauważyłeś. Mhm. To wszystko to jest wzrok oczy. Tak. W pewnym sensie pokazuje nam, że to jest taki wyznacznik, który przyciąga naszą uwagę. Czy to było u dzieci, czy to było u zwierząt, czy to było nawet u kobiet, te źrenice. I nawet bardzo duży wpływ ma na to, w, je, w jakim kierunku patrzymy na zdjęcie. To nam też dużo, na zdjęciu, to nam też dużo mówi. Mhm. I przykładowo mamy osobę, czy to jest pani, czy pan, która bądź który patrzy w lewo i okazuje się, że my automatycznie podążamy za tym jego wzrokiem w lewo i tam warto dać coś, nad czym chcielibyśmy, żeby nasz odbiorca się skupił. Czy jakiś tekst, czy na przykład jest hasło reklamowe, czy w tym momencie ten produkt, który chcemy mhm. wypromować, po prostu pokazanie, że ta osoba na zdjęciu patrzy na coś z zainteresowaniem, a to, że jest zainteresowana, świadczy przede wszystkim o tym, że patrzy w tym kierunku. Okay, czyli rozumiem, że chcesz powiedzieć, że to, gdzie się patrzy ten model, który wykorzystujemy na zdjęciu, czy to jest tam kotek, niemowlak, czy pani, albo pan, to ma znaczenie, bo podążamy za tym wzrokiem. Tak, tak. Praktycznie wszystkie badania eye trackingowe, czyli tak w skrócie, badanie eye trackingowe ma na celu wychwycenie, gdzie nasze gałki oczne się kierują. Mhm. Na przykład mamy taki test, że patrzymy na ekran, mamy założone urządzenie do mierzenia właśnie eye trackingowe i to urządzenie bada, w którym kierunku nasz wzrok się kieruje. I według tych badań, właśnie zostało to pokazane, że praktycznie we wszystkich przypadkach nasz wzrok od razu podąża w tą stronę, w którym są skierowane oczy osoby na zdjęciu. Więc to przede wszystkim pokazuje nam e, kierunek patrzenia. Tak, czyli pokazuje nam, że to jest coś ważnego. Podświadomie daje nam taki komunikat, żeby na to zwrócić uwagę. Okej. Okay. Karolina, zróbmy tak. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Obrazy to, to, to jest coś, do czego wrócimy w następnym odcinku. I tam chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę, może bardziej o technikaliach i pewnych technicznych ograniczeniach, które nakłada serwis Allegro, ale też wiele innych serwisów marketplaceowych i nawet nasze własne sklepy internetowe. Tak? tam nie możemy zrobić sobie wszystkiego, co tam nam w, w głowie się wymyśli. Tylko mamy pewne na mm -hmm. ograniczenia, które narzuca nam system, z którego korzystamy marketplace na którym jesteśmy, i tam musimy po prostu dopasować te. Te nasze pomysły do technicznych jakichś ograniczeń albo regulaminowych ograniczeń? Jak najbardziej. To nie traćmy czasu, tylko bierzmy się do pracy. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że nasz podcast był dla Ciebie ciekawy i pomocny. Jeśli spodobał Ci się nasz program, zasubskrybuj nasz podcast i koniecznie dołącz do naszej grupy na Facebooku. Do usłyszenia w następnym odcinku.